Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami Bogusław Bagiński przed galą Sol FC 2. Witam Cię. Witam. Powiedz, już troszeczkę przestałem kojarzyć, kto, gdzie, kiedy dostał swoją walkę. W Twoim wypadku, kiedy dowiedziałeś się o walce? O walce dowiedziałem się około miesiąca temu. Poinformował mnie mój trener Grzegorz Jakubowski. Czyli dobrze i standardowo. Chciałem standardowo się tylko upewnić, tak? Tak jest. W takim razie, co zdążyłeś się dowiedzieć o swoim rywalu? Wiesz co, no wiem, że jest doświadczonym zawodnikiem. Wiem, że brał udział w programie MMA Master. Tam dosyć dobrze to dosyć dużo tych się zaprezentował. MMA masterowców. Tak jest. Wiem, że pochodzi z Olsztyna, trenuje w dobrym klubie w Arachionie, ma na pewno doświadczonych trenerów i dobrych sparring partnerów. Właśnie, odnośnie tego, Arachion mi się często kojarzy z dobrymi zawodnikami parterowymi, oczywiście nie tylko. Ty masz jeszcze zero poddań, jakby tej płaszczyzny się w jakikolwiek sposób obawiasz o twojego rywala? Myślę, że nie. Uważam, że klub Mighty Bulls, z którym trenuję, na pewno nie odbiega, jeśli chodzi o poziom sportowy, klubowi z Olsztyna i mam tam zarówno dobrych sparring partnerów, jeśli chodzi o parter i stójkę, także jestem przygotowany w każdej płaszczyźnie. No właśnie, w związku z tym, że trenujesz w Mighty Bulls, zawodnicy tam mają wieloletnie doświadczenie, nie tylko w Polsce, ale i międzynarodowe, i u ciebie nie było żadnego problemu ze zbijaniem, tak? I w ogóle z ile zbijałeś? Zbijałem z około 90 kilo, przyznam szczerze, że pierwszy raz będę bił się w tej kategorii 8-4. Ale no mówię, tak jak powiedziałeś, mam tam doświadczonych kolegów, którzy podpowiedzieli mi, jak zrobić to z głową zbijanie, żebym, mówię, czuł się dobrze na walce i mówię, troszeczkę to wyrzeczeń kosztowało, ale dałem radę i czuję się dobrze, także. A skąd decyzja, żeby zejść właśnie kategorię? Wiesz co, no trener generalnie zdecydował i tak mnie namawiał, no nie decydował za mnie, ale namawiał mnie, żebym zawalczył w 8-4. No nie oszukujmy się, nie mam warunków na 93 kilo, chociaż wcześniej biłem się w 93, no ale wiadomo, kategoria 93 kilo to zazwyczaj zawodnicy zbijają ze 100 kilo, są dużo wyżsi, prawda, i jednak ta fizyczność może czasami zaważyć na przebiegu walki. Czyli akurat dzisiaj chyba sobie nie odmawiałeś tego pysznego śniadania, w ogóle ile ważysz już? No teraz ważyłem się kontrolnie, 88 kilo waży, także... A jak przygotowania szły, co robiłeś? Przygotowanie no standardowo, tak jak do każdej walki. Dużo sparingów na pewno. Pracowałem mocno nad kondycją, dużo takich obwodów. No przede wszystkim sparingi, no bo myślę, że to jest w przygotowaniach podstawą. Także tak jak powiedziałem wcześniej, miałem naprawdę z kim posparować, bo naprawdę w klubie jest kilku zawodników, od których mogę się jeszcze wiele nauczyć, no nie mówiąc o trenerze. Oczywiście, także... Mhm. Miałeś dwuletnią przerwę, zdaje się, w zawodowych występach między 2011 a 2013. Z czego to wynikało? Jest to troszeczkę takie sprawy osobiste. Wynikało to też z tych... Dziewczyny akurat nie, bo mam żonę. To żona, jeszcze gorzej. Którą pozdrawiam oczywiście. Tak. Też zmieniłem klub. Tak naprawdę w Mighty Bulls trenuję od 8-9 miesięcy. Wcześniej trenowałem w Gdańsku. Także to był taki troszeczkę okres, już te ostatnie takie miesiące, powiem szczerze, trenowania w Gdańsku to było takie trenowanie nie takie, jakie powinno być po prostu. I dopiero jak zmieniłem klub i mówię, znowu wróciła ta chęć do treningów i po prostu jakby... Na koniec, jakbyś mógł powiedzieć przewidywania względem tej walki, poza tym, że oczywiście widzisz siebie w roli wygranego, to w jaki sposób? Wiesz co, no nie będę kalkulował. No przede wszystkim chciałbym dać dobrą walkę. Tak samo chciałbym, mówię, żeby ta walka podobała się publice i dziękuję za zaproszenie na tą galę. No mówię, nie będę tutaj prorokował. No ja się postaram zrobić wszystko, żeby ta walka wyglądała tak, jak należało. No oczywiście chciałbym tą walkę wygrać, ale no mówię, nie jestem pewien, jak ona się potoczy. Mam nadzieję, że na moją korzyść, że moja ręka będzie uniesiona w górze po walce. Wszyscy nie mogą być wygrani, ale tego Ci życzę. Dokładnie. W takim razie powodzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.